Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Także moi drodzy, przyszła do nas Karina i Jenny. Także tutaj jest kwestia tego, że udało nam się ukończyć to zadanie z... Co prawda trochę dzień później, bo mam wrażenie, że tutaj wszedł na ten event ze ślubem. Tak mi się wydaje, więc no wyszło jak wyszło. Ale, moi drodzy, co jest teraz na naszej, że tak powiem, tapecie? No zobaczymy dzisiaj. Nowe kostiumiki. Latest design. Łomatko. Tak nie bardzo. Ja wolę mój stroik ze Stories. Boże, wróć, z Mineral Town. Aczkolwiek wiem, że tutaj też jest zadanie, w którym no będzie trzeba troszeczkę jakby poogarniać więcej ubrań. Bo do tego też nam będzie to potrzebne, więc zobaczymy. A, czyli one wyglądają dokładnie tak, jak no w sumie trochę racji w tym jest. Podobnie. Chcą się z nami bawić. Domyślam się, że teraz pewnie będziemy musieli zrobić kolejne zadanie, które, jak już mówiłem, jest pieruńsko trudnym zadaniem. O! I kurczak nam się wykluł. Kurczę, dalej nie sprawdziłem tego poziomu, ale słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się bardziej czyszczeniem i ogarnianiem wszystkiego, więc raczej na razie wszystkie nasze zwierzaki i wszystko idzie w odstrzał. Więc tak... No dobra, no tu będzie demon. Nie wiem z iloma plusami, więc po prostu nazwijmy go demon. Mówię, poczekamy aż ogarniemy te maksymalne poziomy, które będą dla nas możliwe. Wtedy będę gdzieś tam nazywać i ogarniać. New Hearthstone and Outfits. To mnie absolutnie nie interesuje. Szkoda tylko, że to zadanie no niestety trochę nam jakby zajęło tego wszystkiego. Czy będziemy mieli kolejną scenkę jakąś? Może z zadaniem dla sprite'ów? Nie, nie mamy. Okej. No dobrze, no to moi drodzy, dzisiejszy plan jest następujący. Przede wszystkim trzeba będzie pociupać trawę, poogarniać rzeczy, więc dzisiaj cały dzień zabieramy się tutaj za czyszczenie, ścinanie drzew i tak dalej, bo tutaj nic więcej w sumie już póki co nie zrobimy. Wszystko nam tam rośnie, jeżeli cokolwiek nam się przerobi, no to oczywiście standardowo zetniemy. Więc no na razie też musimy się poskupić na tych wszystkich kurczę misjach i zadaniach. No nie ma tutaj, mówię, nie mamy już za bardzo nic do roboty, jeżeli chodzi o naszą farmę. Oczywiście mógłbym ją sobie tutaj gdzieś tam, wiecie, upiększać w jakiś tam sposób, ale jakoś, nie wiem, ja lubię taki, jakby to powiedzieć, artystyczny nieład, o, w ten sposób. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno tak, na pewno też w jakimś czasie będziemy musieli, słuchajcie, porobić jednak porządki ze skrzynkami, no bo jak sami widzicie, to tutaj nam się robi absolutny burdel, więc, ale to swoją drogą, jak wyjdzie, to wyjdzie. Dobra, trawa, no trawę też musimy pościnać, słuchajcie, bo mam wrażenie, że będzie nam potrzebna prędzej czy później. Więc niech sobie będzie. Także dzisiaj czyścimy, ale dzisiaj też zajrzymy do zwierząt, zajrzymy też na te wszystkie nasze farmy. I wiecie co, tak sobie w sumie też ostatnio myślałem, nie wiem czasem, czy wiecie co, nie zrobimy czegoś takiego, że te wszystkie nasze tereny, które mamy tam zimowy i tak dalej, przerobimy po prostu chyba na drzewa owocowe. Myślę, że to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, dlatego że ja i tak potrzebuję ich bardzo dużej ilości, żeby tutaj wbić poziom. Więc myślę, że no jakby nie patrzeć, moglibyśmy się nad tym gdzieś tam po części zastanowić i myślę, że to chyba nie będzie głupi pomysł. Ale to swoją drogą, na razie skupiamy się na tym, żeby tutaj wszystko pięknie, ładnie działało i żeby miało to ręce i nogi w ogóle.
I dobra, i tutaj nam wszystko, widzę, rośnie. Żadne nasiona nam się nie powinny jeszcze przynajmniej zrobić, także nie jest źle. Teraz tak, musimy w sumie powrzucać chyba drewno i... A, bo ja tu... Czy ja to zrobiłem na odwrót? Oczywiście, że zrobiłem na... O Jezus, jaka wtopa. Dobra, ile mamy? Mamy 300 tego, no to teraz słuchajcie, jedziemy ze srebrem. No tak, odwrotnie. Ale już mi się nie chce tego przenosić, wiecie co, to już chyba zostanie z nami tak jak jest. Dobra, czyli teraz przerabiamy sreberko. No i teraz mamy to oczywiście na odwrót. Muszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, też o klejnoty, ja myślę, że te opale i diamenty tutaj wrzucimy, bo to są też te rzeczy, które będę w przyszłości potrzebować do zadań. Więc lepiej, żeby one się robiły. Dobra, więc na razie tak, tę część mapy mamy w sumie, jakby nie patrzeć, zrobioną. Teraz jeszcze kwestia oczyszczania. Bluebird może się pojawi. Nie widzę, ale tam się, wiecie co, robi straszny syf na górze. Niestety. Niestety robi się syf. Ja będę musiał, wiecie co, w ogóle zobaczyć, bo może się okazać, że ten Bluebird jest w jakichś konkretnych godzinach. Jeżeli nie zapomnę, to sprawdzę, słuchajcie, do przyszłego odcinka. Ale to jeszcze sobie zobaczymy. Mieliśmy dzisiaj kupić kwiatki, ale chyba nie będę się jakoś wybitnie o nie tutaj starać. Przynajmniej na razie, bo na razie jeszcze mamy. Ale zobaczcie, nie ma tego Bluebirda. A tu już porządnie zarosło. No ale dobra, przechodzimy się, zobaczymy. Może ewentualnie, wiecie co, skończymy, może w sumie kupić te kwiatki. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Mam jeszcze teoretycznie trochę miejsca, więc teoretycznie powinniśmy zdążyć zrobić zwierzaki. I wiecie co, myśl... Aha, no tak, bo przecież zwierzęta już żarcia nie mają. Deluxe fooder. W ogóle musimy zobaczyć, czy Ancient Lake już jest w takim, wiecie, stanie, z którego będziemy mogli powydobywać tam rzeczki. Liczę na to po części, że tak. Dobra, tu już widzę, że będziemy musieli zostawić, bo przecież zaraz nam się skończy miejsce. I wiecie co? Tutaj zostawimy w ogóle jeszcze to do tego. Dobra, ale widzicie, żarcie nam dla zwierzaków rośnie. Czy tutaj macie żarcie? Macie żarcie na szczęście, więc bardzo mnie to cieszy. Buffalo Milk Splu... A, no tak. Dobra, myślę, że tak, motyka raczej nam się już dzisiaj chyba nie przyda. Dobra, to musimy jej zostawić, ale mamy w sumie nawet niezły czas, szczerze mówiąc. Także nie jest źle. Dobra, tu jeszcze alpaka, to mleko pójdzie tutaj. Także jak sami widzicie, mamy całkiem sporo tych wszystkich świecących rzeczy, więc naprawdę nie jest źle pod tym względem. Dobra, ale jeszcze chickeny. I tutaj w ogóle zobaczmy, czy możemy... Siódemka, no nie, siódemka jest jeszcze na szóstce, więc to nam w sumie tutaj nic nie pomoże. Dobra, ale słuchajcie, ja też mówię, powinienem, kurczę, naprawdę ogarniać ten Animal Care. Ale coś czuję, że to i tak będzie dla mnie zbyt trudne w zrobieniu, chociaż musimy o tym pamiętać, ale... Zawsze zapominam. No dobra, to teraz tak, zostawiamy tutaj wszystkie jajka i inne rzeczy, więc zwierzaki powiedzmy, że mamy dzisiaj ogarnięte. Na razie wszystko sobie poczyścimy i myślę, że jak słuchajcie, będziemy grać, postaram się robić to w taki sposób, że za każdym razem, jeżeli będzie coś do ewentualnie zebrania, ścięcia, to po prostu to zrobimy, żeby na bieżąco robić, chociaż ja widzę, że wiosną to wszystko rośnie w ekstremalnie szybkim tempie, żeby było śmieszniej. Także zobaczymy. Nie potrzebujemy tych grzybów, nie będę zbierać tutaj zupełnie nic, bo to mi się absolutnie nie przyda już do szczęścia. Zresztą ostrygowe grzyby mamy. Trzeba by w ogóle też te nasze narzędzia, kurczę, poulepszać. Ech,
Jak ja nie lubię ścinać tej trawy. No i patrzcie, no kurczę, stoję odwrócony i dupa. Nie, to jest naprawdę, to wydaje mi się, że to jest chyba taka najgorsza rzecz w tej grze, że kurczę, no nie zawsze jesteśmy w stanie się tak dobrze ustawić, żeby po prostu kurde to jakby zatrybiło, nie? Swoją drogą jestem ciekaw, jak będzie, jakby działała ta to do ścinania na najwyższym poziomie. Tak się teraz w sumie zastanawiam. No i patrzcie, no nie zetnę tego, no. Dobra, pięki nam są oczywiście niepotrzebne, bo jakby już nie patrzeć mamy wszystko. Widzę, że nam kwiatki zdechły, ale nowych kwiatków to ja chyba nie zdążę zasadzić. W sensie tych normalnie. No i nie mamy też miejsca, więc no ja tu chyba za bardzo nic nie... No nie jestem w stanie nic zrobić, kurczę. Chociaż nie, moment, schowamy sobie narzędzia. No właśnie, jestem też ciekaw w ogóle jak wygląda beekeeping. Dobra, i to zostawiamy i teraz tak, trzeba byłoby włożyć jakieś kolejne kwiatki. Tych mamy dużo, więc będziemy się ich po prostu na bieżąco pozbywać. Także jak sami widzicie, na razie jeżeli chodzi o kwestię miodu, to jest ok. Teoretycznie mógłbym ustawić więcej uli. Myślę, że tutaj nie byłby to duży problem. Myślę, że nawet możemy w sumie spróbować, tylko nie wiem jaki jest maksimum uli. Czekajcie, podnieśmy tego jednego i sprawdźmy. 20. No 20 to my na pewno nie mamy. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. To jest 12, czyli teoretycznie jeszcze, słuchajcie, 8 uli możemy tutaj powrzucać. Ale to już i tak nie dzisiaj. Bo dzisiaj już tutaj za bardzo nic nie kupimy. Myślę, że jak już mówiłem wcześniej, pójdziemy sobie jeszcze do Ancient Lake'a. Tam raczej na pewno już będziemy mogli zostawić sobie pompy. Wrzucimy je oczywiście w węgiel. A potem wrócimy i myślę, że może połowimy, słuchajcie, rybki na tej drugiej mapce. Dobra. Wiecie co, właściwie to tak. Te seeds mogę zostawić tutaj. Na razie tutaj nic nie będziemy zbierać. Bluebird dalej nie widzę. Mówię, będę musiał tak na 100% zobaczyć, jak on tam się w ogóle będzie prezentować, bo trochę mi to zaczyna... Aha, no tak, inwentory full. Najgorsza rzecz. Ale też kwestia tego, że sporo rzeczy żeśmy dzisiaj zebrali. Dobra, cyk, 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 cyk. O, dzisiaj sporo tych napów padało. Dobra, ale wiecie co, też tak, jeżeli chodzi tutaj o właśnie kwestie tych rzeczy do zbierania, ja mam ich strasznie dużo i my tu tak tylko w kółko chodzimy i zbieramy, nie? Dobra, to tak, te sprinklery myślę, że zostawimy tutaj, nie będę się jakoś wybitnie wysilać, żeby tutaj cokolwiek więcej zrobić. Jedne rzeczy widzę, że mamy na pewno do sprzedania, więc oczywiście te medale sobie sprzedamy. Teraz tak, to tutaj zróbmy małe porządki, shellfish soup, cyk, i teraz tak, na pewno będę potrzebować młotek, więc młotek też wyjmijmy i wyjmijmy wędkę, będziemy łowić. To właściwie też mogę wszystko, aparat też możemy schować. I jeszcze chcę te na ryby gdzieś schować, dobra, też na razie wrzućmy je tutaj, więc spoko, ekwipunek mamy w miarę czysty. Więc elegancko. Doskoczmy jeszcze zobaczyć, czy mogę tutaj w ogóle coś posadzić, ale nie wydaje mi się, żeby nam się udało. A nie, czekajcie, kabaczki nam wyrosły, w sensie kapusta. I złote truskaweczki. Mamy też. Tylko że truskawki widzę, że i tak są tutaj wszystkie ogarnięte. Dobra, to teraz tak, tu jest kapucha.
Daikona chyba też możemy posadzić, tak? Bo tutaj nie sadziliśmy, zresztą nawet nie mamy. No na truskawki i na rzutkiewkę musimy poczekać, aż wyrośnie, ale idzie dobrze. Nawet. Teraz tak. Tutaj nie mamy. W przypadku cebuli też nie mamy. Dobra. To to nam się na spokojnie przerabia, więc elegancko. Już jest godzina siódma. Także lipa. Wiecie co, ja... Sorry, ale ja to muszę zrobić, bo mnie popierdzieli z tym. Naprawdę bardzo bym chciał, ale no niestety w mojej głowie jest problem. I to duży. Więc poczekamy, przerzucamy to wszystko do tych skrzynek, w których powinno być, bo kurczę, naprawdę potem jest gigantyczny problem. Dobra, bag jest full. Czyli tak, tutaj wrzucamy wszystkie nasze rzeczy z kamienia, klejnoty, orykalką, klej, to nie tutaj chyba. O właśnie, ale zrobimy tak, coal lampy i refined te zabierzemy, bo to będziemy ogarniać. Klej myślę, że nie, no klej wsadzimy tam, gdzie był wcześniej, czyli tutaj do drewna. Trochę późna godzina już, kurczę, się zrobiła. My dawno u sprite'ów nie byliśmy. No ale są priorytety. Dobra, upewnię się, czy tutaj... Nie, ale nie ma, widzę nic z kamienia. No i tutaj wsadzamy złoto. Także jak widzicie... Jakby nie patrzeć na kwestię związaną z rzeczami tutaj takimi właśnie, chociażby jak... rudy, nie możemy narzekać w żaden możliwy sposób. Mamy tego naprawdę sporo. Gorzej z moim przerabianiem tego wszystkiego. A czekajcie, a jak wygląda sytuacja w ogóle? Ile to kosztuje w zrobieniu? A, czyli to kosztuje iron i drewno. No to w sumie moglibyśmy zrobić jeszcze. Bo mówię, i tak będziemy tego potrzebować sporej ilości. Dobra, najpierw Earth Sprite Village. Chociaż mam dziwne wrażenie, że one mi tutaj za bardzo dzisiaj nic nie dadzą. A nie, mają. No ale no niestety, musimy z nimi codziennie rozmawiać, żeby tutaj nam powpadały te poziomy. O, i widzicie, ósmy poziom wbiliśmy tego. Ale dużo rzeczy dostaliśmy. Masz coś dzisiaj... Pumpkin Seeds Summer. Nie wiem, czy nie mam, szczerze mówiąc, dyni. Ale wiecie co, kupię na wszelki wypadek dwie sztuki. Czyli znowu będziemy musieli to wszystko poroznosić. O, mamy prawie pełny ekwipunek, fantastycznie po prostu. Dobra, Ancient Lake. Powinna być woda zanieczyszczona. No nie jest zanieczyszczona, no to jeszcze musimy zaczekać niestety. Dobra, wracamy na farmę, porozrzucamy te rzeczy. Dzisiaj chyba raczej nie pójdziemy tutaj. Zresztą dzisiaj trochę nam dnia ucięło niestety, bo za późno poszliśmy spać w ostatnim odcinku. Więc słuchajcie, musimy tego pilnować. Koniecznie. Ja tu pozabierałem żarcia, tak? Oj. No dynie, jak widzicie, mamy szóstki, więc to by też trzeba było je powoli już tam gdzieś zacząć przerabiać. Dobra, zostawmy to żarcie całe tak jak idzie. Tutaj też zostawimy żarcie, które chciałem zostawić, a nie zabierać. Dziękuję. Czy kraby mogę zostawić? Raczej nie. Nie wiem, czy mamy jakąś jeszcze? Nie, nie ma. A, tutaj. Dobra, to wrzućmy na razie to tutaj. I tak mówię, jesteśmy zmuszeni w ogóle do tego, żeby zrobić te porządki. Ale to swoją drogą. Dobra, to sprzedajemy, bo to nam się zupełnie nie przyda. Mamy lepsze jakościowo rzeczy. Teraz tak, tutaj zostawiamy jeszcze fishbite'a. Tutaj zostawiamy kwiaty, tutaj zostawiamy trawę. Wiecie co, zrobiłbym jeszcze te maszynki. Chyba jednak. Przynajmniej na złoto. Może wiecie co, czekajcie, mamy tutaj trochę tego, więc zobaczymy. I to były chyba albo te logi. Zrobimy te maszynki. A nie! To jest to podstawowe drewno chyba. W tych kolorach to tak średnio widać. Tak, to jest to podstawowe, tak. Dobra, to możemy zrobić 8. No więc zrobimy ich tyle, ile mogę. Nie wiem, ile tam możemy ich wsadzić, ale mówię, zrobimy po prostu drugi taki rząd.
Więc myślę, że nawet może od razu je będziemy tutaj kłaść. Zobaczymy, ile będę ich potrzebować w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery teoretycznie musimy jeszcze zrobić. Także raz. Dwa. Trzy. I cztery. Drewno też w ogóle powinienem zacząć przerabiać, ale to ja mówię o tym zawsze, a zawsze zapominam. Dobra. No i jest dziesiąta, więc mówię, musimy powolutku moimi krokami się już spać szykować. Dobra, to zrobimy tak. Weźmiemy silver ory i weźmiemy gold ory i tutaj jakoś musimy to posegregować. Czyli tak, tutaj dorzucamy, znaczy maksa w sensie dorzucimy, a tutaj już wrzucamy złoto. Bo ja tego nie przerobię i będzie mi potrzebne i będę narzekać, że mogłem zrobić to wcześniej. Wolę zrobić to już teraz. Myślę, wiecie co, że nawet tutaj w sumie jakby nie patrzeć, zmieści nam się jeszcze jedna linia tych drewien. Myślę, że też może moglibyśmy tutaj o tym pomyśleć. Myśmy mieli tutaj takie, wiecie, ultimate miejsce do przerabiania wszystkiego. Dobra, resztę nie zanosimy, idziemy spać, bo jest 10, a chcę w następnym odcinku obudzić się w miarę szybko, żebyśmy mieli troszkę więcej czasu, bo dzisiaj niestety nas, jak sami widzicie, trochę pogoniło. Ale dobra, to jajko też możemy właściwie sprzedać i to jest na tyle. Więc moi drodzy, jeden za dzisiejszy odcineczek, dziękuję, słyszymy się oczywiście w kolejnym jutro. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało, także trzymajcie się, cześć, pa pa!